Witajcie drodzy kochani, pozdrawiam was serdecznie. Doszły do mnie słuchy, iż w Polsce jeżdżą samochody, takie furgonetki w różnych częściach Polski, wysyłają wibracje szkodliwe dla zdrowia, tak zwane odpowiednie frekwencje fal. Ja powołam się tutaj na YouTube Krzysztofa Tarasiewicza, odcinek 5. Tam właśnie znajdziecie, drodzy kochani, więcej informacji na ten temat. Właśnie dzisiaj słuchałem jego wykładu. Także jest to bardzo przykre, że w naszym kraju, czy tam w Europie, no jeżdżą takie auta niestety i wysyłają odpowiednie rodzaje frekwencje. Odpowiedniego rodzaju frekwencje, by ludzie po prostu dostali raka, byli chorzy, żeby po prostu napędzali to koło, żeby kupować lekarstwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Żeby to po prostu się kręciło, żeby szpitale były pełne. No, drodzy kochani, jest to bardzo przykre, no ale doszły do mnie właśnie słuchy na ten temat. Iż oprócz przemistralców, oprócz samochodów, które poruszają się po Polsce, wysyłając złe frekwencje ludziom, żeby ludzie chorowali, no istnieją też, jak również pan Krzysztof Tarasiewicz poruszył temat anten telefonii komórkowej. Ja już ten temat wcześniej poruszałem na moich YouTubach. Także, drodzy kochani, te anteny są szkodliwe, jeszcze raz powtarzam, są rakotwórcze. Tak samo jak liczniki do prądu czy do wody, które są podłączone do Wi-Fi, również są bardzo szkodliwe dla zdrowia. Oczywiście wiele ludzi o tym nie wie, wiele ludzi ignoruje ten fakt, wyśmiewają się z tego po prostu, że ja mówię głupoty, że to po prostu nie jest prawda, że liczniki są bardzo nowoczesne, bardzo dobre i że to po prostu jest moja szczera głupota, że po prostu mówię o takich rzeczach, że niby liczniki od prądu szkodzą, żeby niby liczniki, które są podłączone do Wi-Fi, do wody czy do jakiegokolwiek innego systemu, które są podłączone, że szkodzą. A no niestety, to jest po prostu czysta ignorancja ludzi, bo ludzie sobie nie zdają sprawy tak naprawdę, że to jest bardzo szkodliwe i że są tak naprawdę ich umysły kontrolowane już przez anteny i przez odpowiednie frekwencje, które puszczane są na miasta. Jak tu pan Tarasiewicz wspomniał w swoim odcinku na YouTubie, Krzysztof Tarasiewicz, odcinek 5, tam można po prostu posłuchać dużo informacji na ten temat, jak są puszczane frekwencje na miasta całe i potem na drugi dzień zaraz całe szpitale i po prostu u doktora jest ogromna ilość ludzi na różne rodzaje dolegliwości. Także to już jest po prostu, nie jest to jakaś science fiction, nie jest to jakieś wyciągnięte z rękawa, to jest już prawda, to jest po prostu już się tak dzieje i można to zauważyć w wielu polskich miastach, że po prostu u doktora, zawsze bardzo dużo ludzi. No i jeszcze chciałem dodać, że powstaje coraz więcej tych anten do telefonii komórkowej i tak naprawdę nikt nie wie, jakie frekwencje są puszczane, nikt nie wie, co jest w przemistralcach, co jest puszczane na nas z samolotów. Po prostu nie wiemy, co tak naprawdę jest puszczane na nas, tylko po jakimś czasie występują u nas jakieś dziwne wysypki na twarzy czy na rękach. Ja ostatnio miałem właśnie taką wysypkę, tutaj mi się jeszcze kończy powoli. Właśnie taka czerwona wysypka, ja nigdy takiego czegoś tutaj po prostu nie miałem, a ostatnio takie coś przykleiło się do mnie. Także jak chronić się przed tym wszystkim? Przed tymi właśnie radiacjami, przed tym, że są samochody, co jeżdżą po Polsce, puszczają te dziwne frekwencje radiowe, które po prostu potem szkodzą, wywołują raka i leucemię i inne choroby. A więc ja bym proponował. Tak, jeżeli ktoś mieszka przy takiej antenie, takiej do telefonii komórkowej, no to najlepiej odkleić od strony anteny aluminium, ścianę albo jakiś obraz wielki, powiesić od tej strony tej anteny i po prostu z tyłu przykleić aluminium, papier aluminiowy. Dzięki temu w jakimś tam stopniu będziecie pod ochroną. A jeżeli chcecie na przykład ochronić cały pokój, no to byście musieli powiesić na każdej stronie waszego pokoju w czterech kierunkach świata po prostu albo ten papier aluminiowy za szafą czy za obrazem i to w ten czas byście mieli jakby takie odbicie tych wszystkich fal od waszego pokoju z czterech stron świata. Może to być za szafą, może to być za obrazem, może to być też w jakiejś innej formie. Ja bym też proponował, możecie też, jeżeli ktoś mieszka w bloku i pod spodem są sąsiedzi, sąsiedzi mogą mieć różne drzewa hebanowe, różne takie blachy miedziane, różne takie akcje, o których wy nic nie wiecie, żeby się zabezpieczyć od tych sąsiadów, jeżeli mieszkacie w bloku, to możecie położyć pod łóżkiem jakieś pół metra folii aluminiowej przyklejonej do czegoś, albo po prostu tak położyć pod łóżkiem folii aluminiowej, żeby po prostu frakcje, które idą od dołu, które wam źle promieniują, możecie je po prostu sobie bardzo łatwo odbić.
Także to by była taka instrukcja. Właśnie ta folia aluminiowa, jeżeli jest przyklejona na tych ścianach od strony anten, no to ona Was będzie, drodzy kochani, chronić przed tym złym działaniem liczników z Wi-Fi, oddziaływaniem tych anten. Jak już wcześniej wspominałem, nie jest dobrze mieszkać w mieście, ponieważ nieraz są bloki, w których sąsiad ma antenę satelitarną, zwróconą w naszym kierunku, w kierunku tym wklęsłym po prostu od anteny, jest zwrócone w kierunku naszego mieszkania, naszego pokoju czy naszej kuchni. No i niestety te frakcje, które się odbijają na tej antenie, wchodzą bezpośrednio, oczywiście ten sąsiad odbiera ten sygnał, ale ta frakcja jest odbita przez antenę i jest, działa przeciw, naprzeciw jego mieszkania, czyli po prostu ładuje tą frakcję na nasz pokój, naszą kuchnię czy nasz salon. I w ten czas możemy się źle poczuć. Dlatego mieszkanie w takim domu, gdzie z przodu ktoś ma antenę satelitarną nastawioną zaraz na nasze mieszkanie, to jest bardzo niedobre. To jest po prostu, idzie ta frakcja z tej anteny satelitarnej prosto nam w dom. Także przyjrzyjcie się waszemu otoczeniu. Jeżeli jest antena ustawiona w taki sposób, że odbija frakcję i jest jakby tym wklęsłem ustawiona naprzeciw waszego domu, to już możecie sobie wyobrazić, że to po prostu jest szkodliwe dla was. Żeby się zabezpieczyć przed promieniowaniem elektromagnetycznym, przed promieniowaniem pochodzącym od cieków wodnych, ja bym polecił nasz odpromiennik Aronit, który jest nowy na rynku polskim. Jest to odpromiennik mineralny, jest bardzo dobrej jakości. Jeżeli ktoś chce taki odpromiennik sobie zakupić, na link pod YouTube'em będzie informacja. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.